Nigdy nie wiem, czy już gadać, czy nie gadać. Słuchajcie, dzisiaj po pracy wylądowałem na plaży w Ostrowie. Nie w Orłowie, tylko w Ostrowie. Ostatnio przez te balony i przez to łowienie nas pinning cały czas Orłowo mi się gada. I jakieś nielegalne zgromadzenie, znaczy takie pół żartem, pół serio pewnie jest. Bo zgromadzenie jak najbardziej, natomiast pewnie nie nielegalne. Zobaczcie, co tu się dzieje. Nie wiem, jak to mam, że prawdopodobnie tutaj są jakieś testy przed jutrzejszymi zawodami, bo jutro są zawody w Jastarni Surf Casting Cup. Też będę na tych zawodach, będzie z tego oczywiście film. Natomiast tutaj nie wiem, co się dzieje. No cześć Mariusz, cześć. Jakaś grubsza imprezka chyba, bo widzę, że jest więcej osób. Coś, jakieś szkolenie chyba. O, lecimy, kolejny turbo, te Grzegorz mówił. Zobaczymy, co ma. Kolejny turbo, to tak jeszcze nie było. Troszeczkę większy. Drugi? Tak. Czy jakieś turbotowe łowisko trafiło? Ładnie. No to już wymiaru nie ma, to widać, bo to 30 to potrzebuje. No to za chwilę nam pokażesz do kamery, bo robimy live'a, jak ty to odczepiasz, bo... No tutaj jedno jest mała i staram się po prostu tak wyhaczyć, żeby jej krzywdy nie zrobić. No właśnie, bo nie patykiem, mówisz, że nie, nie patykiem. Nie, dlatego że patyk owszem jest dobry na zawodach, kiedy chcemy... Wiemy, że rybę zabieramy, i bo... Przy wyrywaniu patykiem haczyka no jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia skrzel, no ta ryba niestety ma nikłe szanse przeżycia. Wyrywamy po prostu. Staramy się przez skrzela wyjąć haczyk, z drugiej strony przepchnąć przez pyszczek. Jak wtedy mniej szkody robi. Całkiem możliwe, bo wiesz, zów i wypuść, nie? No to za chwilę nam właśnie pokażę, ale tutaj widzę, że jest... Ćwiczą rzuty chłopaki. Zobaczymy. Proszę bardzo. Niech zobaczą. Niech ma nie gadać i gadać, nie? No jest troszeczkę dłuższa, 3 mm. Nie, dobra. Albo tutaj uciekło. A tutaj też przypomnijmy, no, że powinna mieć 30, nie? Tak, 26,5. Tamta miała gdzieś 25. Dobra, i mówisz, nie używasz takiego tutaj, o. Widzimy ją na razie tutaj, patyczka. Bo ją muszę okulary wyjąć. To już taka będzie trochę precyzyjna robota. Nie spieszymy się. Ryba ma w jak najlepszej kondycji wrócić do wody. Więc staramy się ją jak najłagodniej wypiąć. Czyli przez skrzel... Strasznie silny ten turbocik. Przez skrzelka szukamy. Musimy najpierw się ładnie przepchnąć. No, troszkę wprawy trzeba w to mieć. Ja przez pyszczek szukam najpierw tej żyłeczki. Staram się ją złapać. Tu. Przeciągnąć z tej strony. Patrz, szarpie strasznie. Tutaj już widzę haczyk, który delikatnie wypinam. Żeby mieć jak najmniej szkody. I przepycham przez pyszczek. Haczyk wyrzucam, rybka jest w bardzo dobrej kondycji. To go nagramy, żeby było jasne, że wyrzucił, nie? A nie zjadł, nie zjadł. Poleciało do wody. Co, będzie jutro wiało na zawodach? Oczywiście, piątka z Nordy. Fala będzie, ale łowić trzeba we wszystkich warunkach tak. No pewnie. O i mas. Ty ona, jeszcze tak, ja się też odwrócę. Słuchajcie, powiedziałem, żeby powiedziała coś miłego, ona powiedziała, co powiedziałaś? Pozdrowienia. Pozdrowienia, napisało jeszcze raz, internet siadł totalnie, także jeszcze raz. Jeszcze raz pozdrowienia. Myślałem, że coś kreatywnie wymyślisz lepszego. Słuchaj, co tu się dzisiaj dzieje?
Dzisiaj szkolimy. Wrzuciłam na Facebooka dwa zdjęcia, na razie dwa. No i co? I panowie się uczą. I ja też przy okazji. No właśnie, bo ostatnio złowiłaś belonę swoją pierwszą. No nawet 13. Szczęśliwa 13. Trafiła na pierwszy raz. Ale to tak po cichu 13, bo tylko 10. Znaczy się te 3 wyrzuciłaś z powrotem. No. No wiadomo. No i mamy naszego miotacza, zajdziemy do niego. Ile dałeś radę najdalej rzucić, powiedz? I co to była za wędka, którą złamałeś ostatnio? Ostatnio? Mogę mówić? Na pewno? No mów. Maver M3, wędka pękła po prostu w połączeniu na samym środku przy rzucie. Przy uproszczonym OTG. Po prostu nie wytrzymała. Ciężarek 120 gram, a powinna wytrzymać chyba, że podejrzewam 110, czyli nawet lepiej. Także nie wiem, dlaczego pękła, dlaczego strzeliła. Może wada konstrukcyjna, wiesz, i zaraz ci dadzą nową. No. No i dobra, ale masz jakieś wyniki? Ile dałeś radę najdalej rzucić? Najdalej 238. Tak, że to było z wiaterkiem, ale to było, raz się wydarzyło. Później wiadomo, już zawsze ten rzut nie będzie taki, za każdym razem taki sam, będzie dalej, bliżej, ale najdalsze to po prostu tego zapamiętam 238. Dobra, masz jakiś patent na to, żeby mierzyć odległość? Po prostu trzeba sobie zmierzyć raz i będziesz wiedział, jeździć w to miejsce. Aha, takie co? Na plaży sobie odmierzyć odcinek, powiedzmy od wejścia do wejścia masz 200 metrów i wystarczy odmierzyć 200, a ty sobie odejmujesz tam te 10-20 metrów, możesz zmierzyć. No tak, racja. No, racja. Myślałem, że masz za każdym razem mierzyć. Jakąś miarkę taką do żyłki czasami są takie doczepiane, wiesz, nie, że się jakoś to nie. Nie, to nie zdaje. To musi być napięta żyłka, bo wiadomo, te żyłki zawsze więcej wychodzi, nie? A sobie ktoś kupi 300 metrów żyłki, założy, powiedzmy, i mu się kończy i mówi, że rzuci kurde 250 tam, nie? No. A tutaj zanim to zwinie, to wychodzi później. Tak. Także odcinek zmierzony, zaznaczony sobie gdzieś na plaży. Świetnie. Jest taka adekwatna. Dobra, tam zobaczcie, jeszcze takie coś wam pokażę. Tam się cały czas coś dzieje. O, mamy tam przyjść. Słabo widać, słuchajcie, bo to później chyba się dogra troszeczkę lepsza jakość. Troszeczkę też wieje wiatr. Natomiast chciałem wam pokazać, że tu się cały czas coś dzieje. Specjalnie też po robocie przyjechałem. Mówię, ej, zobaczę, co tutaj chłopaki mają wymyślone. Bo cały czas coś cisną. Dajcie oczywiście łapkę w górę dla zasięgu jak najbardziej. A co tu będziemy teraz oglądać? Dzień dobry. O, przyszedł Andrzej. Cisza. Koniec tematu. Koniec tematu. Już mi... Kamera przyszła. Ciężarki. Taki ciężarek jest najlepszy. To jest na małe okonki. Mamy ciężarki inne. Sali, chłopaki? Dobra. Słuchajcie, ja nie będę tego przedłużał. Myślę, że z tego nagram wam jakiś filmik i później wam puszczę w jakąś sobotę słoneczną. A dzisiaj też słoneczko jest ładnie naprawdę. Bo naprawdę wygląda tutaj grubo. Aż jestem ciekaw, się popytam, o co chodzi, bo wygląda normalnie. To tak. To papa, tu trzymajcie się. Cześć.